Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Właściwie witamy, bo tutaj z tyłu ze mną jest Augustinka. Ona się bawi teraz parasolką taką fajną, Sebastianka, no nie? I my próbujemy dzisiaj coś nowego. Przyjechałyśmy na takie zajęcia dla dzieci, Toddler Shake and Boogie, czyli zajęcia dla dzieci w wieku od roczku do 3 lat. Mam nadzieję, że one się odbywają, bo przyjechałyśmy tutaj pierwszy raz. Znalazłam je w internecie. Więc pomyślałam, że wypróbujemy i będą to zajęcia takie z muzyką, z piosenkami, z rymami i dzieci będą mogły sobie potańczyć, będą też instrumenty, więc mam nadzieję, że one tutaj są i odbywają się, więc my za chwilkę idziemy, tylko musimy najpierw znaleźć, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz i nawet się nie orientuję, w którym to budynku, więc przyjechałam tutaj troszeczkę wcześniej, mamy 10 minut na znalezienie, więc... Jesteśmy z powrotem, wiecie co, było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na pewno będziemy tutaj przychodzić teraz co piątek. Odbywało się w bibliotece. Sesja taka, proszę, trwa około 30 minut. My na pewno byłyśmy dłużej, ponad godzinę byłyśmy, ale jeszcze na koniec zostałam, żeby zarejestrować się z biblioteką tak dla siebie samej. Ale najpierw o tej sesji. Więc sesja trwa około 30 minut. Były tańce, takie ćwiczenia, zabawy, rymowanki. Augustynka zmęczona. Co jeszcze było? Taka parachute, takie wielkie koło kolorowe, każdy trzymał za ruki i tam było podnoszenie, dzieci wchodziły pod spód. Było naprawdę bardzo fajnie. Wiecie co? Ja się naćwiczyłam, się natańczyłam, się naśpiewałam. Augustynka na początku była na pewno niepewna, ale obserwowała wszystko i wszystkich i były momenty, że się włączała, ale chodziła cały czas, ćwiczyła i troszkę tańczyła, ale troszkę na pewno się wstydziła, ale to normalne, na pewno z czasem się z tym wszystkim oswoi i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Przy okazji właśnie zapisałam się do biblioteki, dostałam taką kartę, Augustynkę też zarejestrowałam, zaraz Wam pokażę. Tutaj, o, ta jest dla dorosłych, ta dla dzieci. I z tą kartą mogę wypożyczać w każdej bibliotece tutaj w Medway, czyli cała taka okolica, jakby województwo. I co jeszcze? I właśnie mam dla Augustynki, więc teraz nie musimy się rejestrować za każdym razem. Teraz po prostu możemy wchodzić na, przychodzić na każde sesje. Cieszę się, że to znalazłam i są one za darmo. I było dość sporo dzieci. A jeszcze tylko powiem, że nawet pani mi powiedziała, że jak będę chciała polskie książki, to mogą dla mnie sprowadzić. Dobra, my jedziemy. Teraz szybciutko zrobimy zakupy i wracamy do domu, bo będzie niedługo Augustynki drzemka. A zakupy idziemy robić do Aldiego. Hello! Zakupy zrobione i wracamy do domu. Pogoda, powiem Wam, nie jest zimno, ale nie jest ciepło, jest troszkę wiecznie, więc tak jak jestem ubrana, to jest idealnie. Augustynka się spisała dobrze, nie marudziła nic. Ale jest zmęczona już, więc jedziemy do domu. Zmęczona? Jedziemy do daddy. Daddy, tak. My już z Augustynką w domku. Tutaj zakupy. Będziesz ty pokazywała zakupy? Co to jest? Augustynka już tutaj lunch i ona ma tam awokado i jogurt i my wyrobiłyśmy się idealnie dzisiaj, ponieważ jest godzina za 5:12 i przyjechałyśmy za 15:12, czyli czas na Augustynki drzemkę, więc ona teraz zje i ja zaraz Wam pokażę zakupy, ale sama też muszę coś zjeść. Dzisiaj rano jadłyśmy owsiankę, no trochę nas podtrzymała. Augustynka jeszcze, jak wyszłyśmy z tych zajęć dla Augustynki, ona zjadła jeszcze troszkę paluszków, a banana i jeszcze w sklepie dałam jej kubeczek z takimi przekąskami. Zaraz Wam pokażę.
ten kubeczek, który sprawdza się idealnie w sklepie, ponieważ ona... Nie chcesz się najadłaś tego? Czekajcie. I ten kubeczek właśnie sprawdza się idealnie, gdziekolwiek nie pójdziemy, ponieważ może sobie trzymać go w rączkach, jeść albo nie jeść, ale ma rączki zajęte i o nic nie prosi. Greg również przed chwilką wrócił. Where did you go? I went to Maidstone and I went to Chatham. For? Groceries. Groceries? I need groceries. Yeah, but like these are probably groceries you don't have. Okay. Special groceries. Greg, I'm just saying that you are getting ready for a trip. Mm-hmm. Greg również szykuje się na wycieczkę. Can you tell us where are you going? Yeah, we're going to Belgium, France, well, France, Belgium, Germany, Switzerland, and then back again. 7 days. Właśnie, Greg jedzie na wycieczkę 7-dniową, to co zawsze organizuje z naszym sąsiadem i jego... Neighbor, who else? Neighbor, okay. His brother-in-law's neighbor. Okay. Lots of neighbors. Więc oni we czwórkę jadą na wycieczkę 7-dniową, więc my zostaniemy sami. Mm-hmm. And enjoy without us. Yes, I will enjoy, but I'll miss my family and I'll be back. Żartuję tylko sobie. Bye. Żartuję tylko sobie, bo oni właśnie we czwórkę jeżdżą co roku na motorach sobie na jakąś wycieczkę. W tym roku zaplanowali jechać do Alp, no i przejadą przez te kraje wszystkie i zrobią taką rundkę, kółeczko. A my zostaniemy sami, tak? Dobra, ja robię coś do jedzenia i za chwilę pokazuję Wam zakupy. Co się stało? Jogurcik. Tak? Jogurcik zjadłaś? Dobre. A jogurcik zjadłaś? Nie ma? Jest. Jest. Zobacz, jeszcze dwa kawałeczki ci zostały. O, ten jeden jakiś duży. Zaraz mamy przekroi. O, trzy kawałeczki. Greg zabrał Augustinkę do łóżeczka. A ja Wam pokażę teraz zakupy, a potem dopiero coś zjem, bo część z nich przynajmniej musi iść do lodówki. I tak, wiecie co? Chyba najpierw je rozłożę i dopiero Wam pokażę. Wszystko wyjęte i już Wam pokazuję. Tutaj też są Grega zakupy. Za chwilę Wam pokażę. Jego są naprawdę malutkie. To nie są takie porządne zakupy spożywcze, ale przy okazji tak Wam pokażę. On tam z tyłu robi nam zupki chińskie. Mam też ochotę na nią. Dobra, zaczynam szybciutko. I tutaj mam crunchy peanut butter, czyli masło orzechowe z kawałeczkami orzechów. To jest bardzo duże opakowanie. W nim jest 1 kg. Bardzo się opłaca to kupować, około 4 funtów. Nie więcej. Tutaj mam rodzynki w opakowaniu 12 kartoników. One są dla Sebastiana i dla Augustynki. Tutaj dalej mam raisins and cranberries, czyli rodzynki i żurawina. To coś dla mnie do owsianki. Makaron, apple cider vinegar, czyli ocet jabłkowy. Z owoców tylko wzięłam gruszki, bo nic dzisiaj mi tak naprawdę nie wpadło w oko. Tutaj mam cebulkę, szparagi. One były po przecenie 99 pi za opakowanie. Ja wzięłam 3. Tutaj mam fasolkę zieloną z warzyw. Nie wiem, mówiłam? Cebulka? Cebulka, opakowanie cebuli. Tutaj szpinak, ziemniaki słodkie, papryka, ogórek. Dla siebie wzięłam również te chrupki. Ja kiedyś je cały czas jadłam, uwielbiam je. One są z soczewicy. Z wędliny wzięłam tylko to. I zaraz mi to się przyda. To jest dojrzewająca hiszpańska szynka. Pod spodem mam wołowinę, taką w kawałeczkach. Ona dobra jest na gulasz. I ona była 30% taniej. A pod spodem mam pork chops. Ile tam jest kawałeczków? 2, 4, 6. To tyle z mięsa. Tutaj mam garlic baguettes, czyli bagietki z czosnkiem, w opakowaniu są 2.
Dla siebie i dla Grega wziąłam taki jogurt na spółę z kir o smaku truskawkowym. Te jogurciki, które zawsze bierzemy, ser cheddar tutaj jest 400 gramów i on podrożał. Wcześniej kosztował funt 70 chyba 9, teraz kosztuje już funt 99. Mozzarella, puff pastry, czyli ciasto francuskie. W puszkach tutaj mam pomidorki pokrojone, czarna fasolka oraz czerwona fasolka, kukurydza oraz tuńczyk. I to wszystko z moich zakupów. Za to wszystko zapłaciłam około 37 funtów. A tutaj Greka zakupy. On kupił polski chleb, zupki. Powiedział, że tylko te mieli. Zawsze jak jedzie po zakupy, to bierze obojętnie jakie są, bo ciężko je trafić. Tutaj wziął baterię, szczoteczkę do zębów i pastę. I to chyba dla niego na podróż, tak mi się wydaje. I to wszystko. Pochowam to teraz wszystko i za chwilę zapraszam Was na bułeczki. Będziemy robić pyszne bułeczki. Zabieramy się za bułeczki, a będą to bułeczki z ciasta francuskiego ze szparagami, serem, szpinakiem oraz szynką. I już Wam pokazuję wszystkie składniki. Tutaj mam szparagi, powinno być 16 sztuk, ja już umyłam je. Tarka potrzebna mi będzie do sera, jest to ser mozzarella, kilka listków szpinaku, 8 plasterków szynki długo dojrzewającej lub schwarzwaldzkiej. Ja mam taką hiszpańską serrano ham, bo taką znalazłam w Aldi, przyprawy bazylia oraz oregano. Jajko, które muszę jeszcze roztrzepać, one będzie potrzebne do posmarowania. Tutaj mam puff pastry, czyli takie ciasto francuskie. Do tego potrzebna jest oliwa z oliwek, ketchup też troszkę do posmarowania oraz sezam do posypania. Więc ja najpierw przygotuję wszystkie składniki. Nastawię piekarnik na 200 stopni. I zacznę od szparagów i od szparagów zawsze odłamuję końcówki. Następnie zetrę mozzarellę na tarce. Teraz roztrzepię jajko. I tutaj przygotowałam stolnicę, bo teraz będę dzieliła ciasto francuskie na 8 części. Każdą z tych części posmaruję ketchupem. Posypię je teraz ziołami, oregano i bazylią. Na to położę teraz listki szpinaku. Teraz pójdzie szynka. A na to szparagi. Tylko one muszą być najpierw posmarowane oliwą. A na to wszystko starkowany ser mozzarella. Teraz będę je sklejała przeciwnymi rogami i wykładała na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
Na koniec posmaruję je roztrzepanym jajkiem i posypię sezamem. I tak przygotowane wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 20-25 minut. Aż się fajnie zarumienią. Bułeczki się pieką, będą gotowe za jakieś 15 minut, a ja przyszłam zrobić sobie kawę, pójdę chyba do ogródka, trochę posiedzę, odpocznę, a dzisiaj odbieramy Sebastianka godzinkę o 15, ponieważ on dzisiaj ma ostatnie spotkanie komunijne i już za miesiąc będzie komunia, ten rok naprawdę szkolny, tak szybko nam leci. Przecież już prawie końcówka tego semestru i tylko jeszcze jeden i wakacje. A w wakacje oczywiście jedziemy do Polski, mamy już wszystko zarezerwowane, mamy prom, mamy hotel, więc teraz tylko czekać na wyjazd i się spakować. No jeszcze troszkę, ale wiem, że czas na pewno szybko minie. Dobra, robię kawę i idę na podwórko troszkę posiedzieć. Idę do ogródka i chyba powinnam zmienić bluzkę, tylko już nie chce mi się iść na górę i spójrzcie, jaka jest piękna pogoda. Słońce wyszło. Tam w tle jeszcze widzicie moje pranie z wczoraj. Nie zebrałam, ale widziałam, że nie będzie padało w nocy, więc zostawiłam, bo już wczoraj naprawdę nie miałam siły. Poszłam prosto do łóżka. Tutaj mam kawę. Wzięłam sobie również knopersa i usiądę chociaż na chwilkę gdzieś na 10 minutek, bo zaraz bułeczki będą gotowe. Zajrzę tylko do doniczek. Tutaj pomidorki wyszły, tylko będę musiała je jakoś przesadzić zaraz. Ogórek również trawę skosił, a tam piłka sąsiadów, zaraz ją przerzucę. Ale pogoda jest piękna, jest 19 stopni. Wiecie co, bułeczki są już gotowe, ale pokazuję Wam, co się z nimi stało. A otóż to się stało, się pootwierały wszystkie. Pewnie za słabo je skleiłam, ale to nic. Wiecie co, i tak wyglądają dość smakowicie i pachną naprawdę niesamowicie, więc za chwilę zaniosę jedną dla Grega i włożę sobie też, tylko muszę poczekać, aż on skończy spotkanie. Greg już idzie tutaj się poczęstować. Beautiful. Yeah. You know, they are supposed to be different looking. Because, do you know the Pret ones? Oh, okay, that's all right. They look good, no? Yeah, they look good. Yeah, okay. You can have one. There's a plate if you want. Should I get one for you as well? Yes, please. They're hot. See, this makes it easier to grab. They still look good, I think. Oh, they look amazing. Idziemy po Sebastianka. Augustynka gotowa. Idziemy po Sebastianka, tak? No, czekamy na Sebastianka, tak? My już jesteśmy we czwórkę, mamy Sebastianka też tutaj i zaczynamy weekend. Sebastian miał już ostatnią lekcję przygotowanie do komunii. Tak, w
teraz jeszcze tylko powtórka przed samą komunią, no nie? I potem komunia, tak? Augustynka sobie pobiegała, bo troszkę poczekaliśmy przed, właśnie przed wejściem. I będziemy... No, no widziałem tatę i Augustynę, jak patrzyłam przez okno. Tak, widziałeś? Jak biegali? Tak, więc ja już będę się dzisiaj z wami żegnała. My zaczynamy weekend, będziemy odpoczywać. No nareszcie. A ja jeszcze tylko powiem, że bułeczki, które zrobiłam, są przepyszne. Link na pewno wam załączę pod filmikiem w opisie. Ja nawet nie widziałam. Nie widziałeś, ale jak pojedziemy do domu, to zobaczysz, bo są przepyszne. Ja bym chciał, żeby były czekoladowe. Tak, nie, to nie są słodkie w ogóle. Nie, to tak. Takie brązowe. Nie, nie brązowe. Takie z ciasta francuskiego. O. Wiesz? A dzisiaj się już z wami żegnamy. Oczywiście nie zapomnijcie o kciuku do góry oraz subskrypcji. I życzę wam miłego poranka, jak oglądacie z rana. Albo miłego wieczorku, jak oglądacie wieczorem. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Stina, pa, pa.